Nie warto także marzyć. Tak jest. Dzień dobry, Polsko! Widzicie pięknie, Bac Artur Bacowski. No i tutaj prośba do was, jak rzadko bym powiedział. Proszę bym o to, żebyście pomogli mi nazwać kolejną odsłonę naszego diamencika, bo będzie to nowość burgeru nas. Mamy już COVID Burgera 2.1, mamy Góral Burgera, mamy Kozak Burgera, mamy Dziecko Burgera, mamy Bida Burgera, mamy Góral Burgera XXL, jest Baran Burger, jest Dzik Burger, Jeleń Burger, Sarna Burger, ale tutaj to ja już naprawdę nie mam pomysłu. Witajcie serdecznie, czy dobrze nas widać, czy dobrze nas słychać? Jeżeli tak, to gdzie nas widać, gdzie nas słychać? Teraz jest super, napisała Joanna, dziękuję serdecznie, Anko. Dziękuję serdecznie, kochani. No, no dobra, no to jedziemy dalej. Ponawiam pytanie, jeżeli już jest obraz super, jakość super, bo wcześniejszą transmisję zerwali, to pytanie do was, kochani. Kto ma ciekawą nazwę na tego burgera, którego będziemy składać? Jest to burger, który składa się z kiszki i mieliśmy taką propozycję, żeby nazwać go Kiszka Burger. Miał być Kaszanka Burger, Karlus Burger, Hamys Burger, Czorny Burger. Ktoś tam krzyknął po śląsku, jak Górników się nazywa, Murcel Burger, czy coś ich takiego. Cześć, witajcie, pięknie, kochani, kaszaneczkę. Obieramy z jelita, czyli kiszkę. Obieramy sobie z jelita i wrzucamy ją do miski. Trzy takie sobie wrzucimy, wystarczą nam i po prostu je miażdżymy. O, w ten sposób dokładnie. O tak jest. O tak. No właśnie, w ten sposób. Ulicę Wrocławia pozdrawiają, ja też serdecznie pozdrawiam, dzień dobry, Szczypawka Burger, hafsasa, no jest to jakiś pomysł i jakaś nazwa, kto jadł naszą kiszkę wie, że jest naprawdę nieziemska, no my natomiast teraz będziemy robić z tego burgera, ale nie wiemy jaką nazwę na to nadać, Krupni Burger, no fajnie, fajnie, Krupnik Burger, a Krupniok to chyba się pije, nie? Jak będzie dobrze pikantne, także będziesz w Stanach, to nazwij Morawiecki i przestań ludzi prześladować. zostawmy ten temat. No dobra, kochani, mamy tutaj tą naszą kaszankę już zgniecioną, czyli kiszkę, bo my sobie ją zgniecliśmy, bo w ten sposób wyrobiliśmy ją jak ciacho. I teraz do tego wszystkiego jedziemy, kochani, z majeranem. Czyli bierzemy sobie majera, obcieramy na dłoni, żeby wydobyć z niego wszystkie walory, sypiemy do środka i ponownie mieszamy. Ponownie mieszamy, o w ten sposób. Daniel, mój ty kucharzu, tutaj jesteś może? Jestem. Ja bym cię bardzo prosił, jeżeli mógłbyś, o odrobinę pesto czosnkowego albo samego czosnku, dobrze? Potrzebabym. Dobrze. Dziękuję ci bardzo. Kula już jest, ale jeszcze to zaraz przerobimy sobie z czosnkiem. Dodamy odrobinę czosnku do tego, żeby to smakowało. Odkładamy na bok. No i zabieramy się za gadżety, które nam są potrzebne. Czosnek. Wiesz co, no takie na tą ilość, to tak myślę, że około 2 ząbków jakby było, dobra? Siekać? Jeżeli możesz, siekaj, bo ja to zaraz dodam tego burgera. Postawimy sobie na bok i zabierzemy się za ogóreczki kiszone, no bo ogórek kiszony w naszym burgerze na pewno będzie. Witaj serdecznie, cześć. Kaczystan. No psasa, jakieś nazwy tam się pojawiają. Ogóreczka na cienkie, paseczki tniemy. Ogóreczek kiszony, kapusta kiszona, musztardka, chrzanik. Taki sos chrzanowo-musztardowy przerobiony już mamy. Dobra, to nam wystarczy w zupełności tego ogóreczka kiszonego i zabieramy go sobie na bok, odkładamy. Kładziemy go tutaj, weźmiemy sobie białą cebulkę na pewno, bo białą cebulkę będziemy grillować w towarzystwie właśnie tej kaszaneczki. No jedziemy. Tak jest. Będzie, będzie. Teraz to strzaskujemy delikatnie. Dajcie, to nam się na pewno przyda. Odstawiamy sobie naszą cebulkę.
czerwoną zakroimy w krążki, bo ułożymy ją na naszej kaszaneczce, czyli na naszym nowym burgerze, bo ja nadal nie wiem, jak go nazwać, a nie ukrywam, że byłbym wdzięczny, gdybyście pomogli mi z nazwą. Starczą. 5 takich krążków z całą pewnością starczy. Cieniutko, fajnie krojona czerwona cebulka. Odkładamy na bok. Zabieramy się za pomidorka. No bo wiadomo, że pomidorek musi być, jeżeli jest to burger. Bynajmniej w moim przypadku. Ja to w ogóle się zastanawiam, jak można lubić ketchup, a nie lubić pomidora. No ale są ludzie, którzy tak lubią. Grubszy plaster tego pomidorka sobie odkroimy. Ładnie, elegancko. I odłożymy sobie na bok. Zabierzemy się, kochani, za boczek, bo tutaj boczek będzie też występował w naszym burgerze. Wałburger. Obsasaj! Tuż na mnie, powiem ci, fajny wałburger, nie? Wałburger. Nie? Mamy nasz czosnek. Odstawimy go na chwilkę na bok. Burger Pisor. Nie, bym nie chciał, żeby to było kojarzone z polityką w żaden sposób. Dobra, kroimy teraz nasz boczujo. 3 takie plasterki, fajne, cieniutkie. Bo one się ładnie nam wygrillują. Boczuni odkładamy sobie na miejsce. Węgielbaca. Kiełbaska swojska i kiełbaskę swojską kroimy na plastry też. Teraz. 2 i też 3 damy. 3 takie kawałeczki dobrej swojskiej kiełbaski. Tak jest. I odłożymy sobie ją na bok i zabieremy się, kochani, teraz za kolbę łoscypka, bo to jest łoscypek. Łoscypecek wędzony, pachnący, ładny, świeżutynki, elegancki. Jak to padają bladym świtem ze wędzoka zdjęty, tak jest. Plasterki nie za grube, nie za cienkie, takie w sam raz, żeby pod wpływem ciepła, czyli tej naszej kiszki, ładnie się nam rozciągały na tej naszej kasance, którą będziemy kładli właśnie na naszego burgera. A ja w tej chwili nie czytam wszystkich komentarzy, ale gwarantuję wam, kochani, że po zakończonej relacji na żywo z całą pewnością skoczę w komentarze, bo szukam odpowiedniej nazwy dla naszego burgera. Szukam odpowiedniej nazwy dla naszego burgera i myślę, że taką nazwę będziemy mieli zaraz. Dobrze. Zabieramy się za nasz czosnek i wrzucamy go do środka. Wcześniej dodaliśmy tutaj odrobinę majeranku. Teraz to syczko jeszcze raz mieszamy z towarzystwem czosnku. Tak jest. Dobrze wymieszajmy. No właśnie, w ten sposób. Stawmy sobie na bok. Zabierzmy się teraz za taką tacę, którą delikatnie teraz przelejemy sobie olejem ryżowym. No, w ten sposób. Nakręcimy w tym krążek i wrzucimy sobie odpowiednią ilość naszej kaszaneczki. Dołożymy jeszcze zacznie, żeby to było solidne, bo to musi być solidne jedzenie dla swojskiej osoby. Tak jest. Witam wszystkich serdecznie, smacznego, dzięki Baca, świeży wałburger. Bardzo proszę, wrzucamy do środka i dociskamy teraz. No, w ten sposób, żeby to było równomierne, możemy sobie użyć na przykład takiego gadżetu, czyli spód naszej buteleczki i delikatnie dojeżdżać dookoła, lub użyć naszą formę, którą żeśmy wcześniej składali. Mamy to. Pojeździmy tym troszkę po wyglu. O tak. I wyciśnijmy nasze mięsko. Nie no, ja wam powiem, że dla mnie to już jest kozak, bo już jest fajne mięsko. Już jest fajnie kaszaneczka przerobiona w towarzystwie czosnku, majeranku. A kto tego nie lubi? No właśnie, kto tego nie lubi? Czyli co, odkładamy na bok. Zdejmujemy misę. I odpalamy naszego grilla. Hannesburger? Ja wiem, że nazwa Hannesburger jest fajna. Mi się też podoba. I taka dosyć jest konkretna, co? Kładziemy boczek. Już tak jest, kładziemy boczek, już kładziemy kiełbaskę.
by to nam fajnie wszystko tutaj się rumieniło. To sobie na chwileczkę odłożymy na bok i przejedziemy sobie ponownie, kochani, naszym olejem ryżowym. Spróbujcie kiedyś oleju ryżowego, jest naprawdę świetny. Tak jest, tak jest. A ty nam Daniel czytasz cały czas, tak? No. Czytasz? I co nam piszą ciekawego powiedzieć? Teresyczki, może kochani, zadam pytanie, gdzie nas słychać? Gdzie nas oglądacie? Gdzie nas oglądacie? Swojak Burger. A proszę bardzo, fajna nazwa, Swojak Burger. No mnie się w ogóle nazwy podobają. Swojak Burger, Kaszarko Burger, wiemy. Prank Black Burger. Burger Krupówka. No, nazwy są zacne. Nazwy są przezacne, bym powiedział. Dobra, nam się to już troszeczkę ładnie rozgrzewa. A my w tym czasie, kiedy nam się to troszeczkę ładnie rozgrzewa, pozwolimy sobie rzucić bułkę, żeby przygrillować ją tą stroną. Ładnie ją przygrillujemy. Kicha Burger. Kicha Burger, nie? Też piszą, no jest, jest, nazwa też fajna dosyć. Kicha Burger. Mi też się podoba. Szczecin pozdrawia. Szczecin pozdrawiamy! Hop sasa! Papryka z szczecińskimi sieśmi po nocach! Hop sasa! Cześć, cześć! Berlin, Berlin, pozdrawiamy serdecznie! Nowa Sule razem z nami! Witajcie pięknie! Fake Burger! Witajcie, Lucynko! Cześć, witaj serdecznie! Redneck Burger. Tam ktoś napisał Redneck Burger. Rydultowy. Piotków Trybunalski. Żużel Burger. Żużel Burger? Ciekawe, nie? Kupa Burger. Nie, bo to się kojarzy jakoś dziwnie. No i od razu mi się skojarzyło nie z, z krupą. Może Gorol Burger. Gorol? No nie ma się, nie Gorol. A może Sosnowiecki? Ja psasa, oglądam z Kwizina, pozdrawiam serdecznie, będzie też serdecznie pozdrawiamy. Czarny burger, gaździny. Ej, czarny Morawiecki burger. Jak? Morawiecki burger. Nie, ja wiem, to już było wszystko. Kot burger to był, Żoliborz burger, Tusko burger, to było wszystko. Zostawmy tych polityków, niech oni się tam bujają, a my skupmy się tutaj na tym, co mamy zrobić. Wojakowa pozdrawiamy serdecznie, pozdrawiamy Wojakową także serdecznie pozdrawiamy. No i co, no jedziemy z tym burgerkiem. Co potrzebne jest do tego, żeby stworzyć takiego burgera? Już wam wszystko będę mówił, zresztą widzieliście. Punkt musi pierwszy, być... baca. Jak? Baca, punkt pierwszy potrzebny. Tak, no punkt pierwszy to baca. No dobra, ale mamy tak, głos typka wędzonego potrzebujemy. Czerwoną cebulkę potrzebujemy, kochani. Potrzebujemy białą cebulkę, którą zaraz będziemy grillować też tutaj właśnie na tym tuszniku. Potrzebujemy ogóreczka kiszonego. Potrzebujemy specjalnie przerobiony sos z dodatkiem musztardy, kochani, tutaj francuskie, honky fancy, bym powiedział. Tak jest. Kapustę potrzebujemy, taką zieloną, fajną, którą zaraz przerobimy sobie w towarzystwie sosiku chrzanowo-musztardowego, bo tym sobie pozwolimy posmarować, przerobić naszą sałatę, którą dodamy. Ale zanim to dodamy do tej kapustki, kochani, wysmarujemy sobie spód naszego burgera normalną musztardką, którą też tutaj mamy. I jest ta musztardka, czy ja nie dam? Musztarda tam była ta mieszanka, nie? Ja wiem, ale ja potrzebuję taką musztardę normalną, więc prawdziwą musztardę, sarepska, co by była, żeby była taka ostrzejsza, żeby było, można było wyczuć, tak? Jak wyglądają nasze bułeczki, ładnie się już grillują nam. I teraz jedziemy dalej. Potrzebujemy ser. Ser cheddar świetnie sprawdza się w burgerach. Jest to odmiana sera, która świetnie się rozpuszcza. Jest ona odrobinę, można powiedzieć, topiona i w towarzystwie ciepełka uzupełnia się ładnie. Potrzebujemy pomidorka świeżego, ogóreczka kiszonego. Potrzebujemy, uwaga, kapustę kiszoną. No bo przecież jak kiszka, to i kapusta kiszona. Więc kapustę kiszoną też dodajemy do naszego zacnego burgera. No, majeranek, o którym wspomniałem wcześniej, pieprz, sól. Najlepiej, co by to był pieprz, młotkowany, kochani. No i sól, no i sól, no i sól. Tak jest. I oczywiście jalapeno, bo powinno być odrobinę ostro, więc będzie też jalapeno. Dokładnie. Sprawdźmy, jak ładnie nam się gruje nasza bułeczka. Już to miejsce, kochani, pozwolę sobie w tej chwili zrzucić naszą cebulkę. Bo cebulkę dodamy sobie do burgera. O, właśnie. O, w ten sposób. I może niech ona będzie sobie tutaj na wierchu. Bułeczki już są ładnie zgrillowane. Nie będą chłonęły tak bardzo syczkiego.
Racibuś pozdrawiamy, pozdrawiamy Racibusz. Boom Burger. O, śląski sztos burger. Czorny burger. No, nazwy są zacne. Zabieramy się za naszą kaszkę, kaszankę, kiszkę, którą żeśmy uformowali w kształcie krążka. No i rzucamy ją na grilla. Tak jest, tak jest. Cebulką się pobawimy. Delikatnie ją przepalimy tutaj. Zerknijmy na nasz boczek. Już się grilluje. Kiełbaskę odwrócimy. Boczunio też. Bardzo fajnie. Proszę Ciebie. Zaraz będziemy go kosztowali, zaraz będziemy go jedli. No dobrze, bardzo fajnie, że jest dodany ten czosnek do tej naszej kiszki, bo ten czosnek robi tutaj naprawdę, robi fajną robotę. No i ta cebulka grillowana, wiecie, nie muszę mówić, cebulka, kaszanka, kapusta kiszona, no po prostu coś zacnego. Tak żeśmy wymyślili, Cezar i wymiatasz musztardkę, weź kozaka jak na ostrą musztardkę. Hapsasa, gaździna burger. Gaździna burger, no podejrzewam, że moja gaździnka nie chce tego jeść. Ja ją znam i znam jej smaki, to jeżeli by to było czekolada, gdzieś w towarzystwie bitej śmietanki, malinki, jakiś delikatny serek, mascarpone, w towarzystwie jakiegoś naleśniczka, zawinięta to syczka przez samego bacusia, to może by jej smakowało. To ja już nie sądzę. No dobra, nasza cebulka fajnie już się robi, taka żółciutka, nie możemy jej przepalić. Więc my sobie z tą naszą cebulką stąd odjedziemy już. Przełożymy ją sobie tutaj na bok. Ona tutaj na bok będzie sobie ładnie w tej chwili do siebie dochodzić. A my sobie przełóżmy trochę tost. Oreo burger, no niestety nie. Ale bierzemy wszystko pod uwagę. Przerzucamy sobie nasz boczunio i naszą kiełbaskę. Tak jest. Naszego łosypeczka sobie zaraz przygotujemy, bo położymy go na wierzch naszej kaszareczki. No i zaraz zaczniemy przygotować sobie naszego burgerka. Jeszcze delikatnie przepalimy tą bułeczkę. Tak jest, Godzilla Burger, kaszany knur, kasza burger, karaka burger, swojski burger, kaszny burger, swojak burger, fajnie brzmi, swojak burger, nie? Swojak burger. Ja tam się do tej osoby, której nazwy wybierzemy, na pewno zgłoszę i na pewno do tej osoby będę pisał. Zabieramy się, kochani, za nas sosik w towarzystwie francuskiej musztardki razem z papryczką konserwową przerobioną z dodatkami, a nie będę mówić, bo nie chcę zdradzać naszych sosów, nasze sosy ludzi po prostu ludzie pokochali, a to jest ważne. Kładziemy, no i zabieramy się za naszą kapustkę. Tak jest, kładźmy ją tutaj. Mamy w ten sposób. Jest spoko. Zabieramy się za nasz sosik. O, właśnie, bo tak jak mówiłem, będzie on w musztardce podany. Znaczy w naszej sałacie. No bardzo proszę, a ja zabieram się za łychę i przerzucam naszego kotlecik. No eleganckie to jest! Hapsasa! Już mi się podoba, już jest zacnie, już jest eleganckie. No dobra, to teraz ich na posyczko. Przejeżdżamy sobie, dobra? Ogóreczka kiszonego. Co by to smakowało? A właśnie, ogórka kiszonego damy więcej, dlatego że kaszanka bardzo lubi ogórka kiszonego. Poczekamy jeszcze sekundeczkę, ale my już w tym czasie tutaj na wierzch ułożymy sobie naszego łoscypeczka. O tak. O właśnie, w ten sposób. Teraz na to przełożymy sobie odrobinę seru cheddar, czyli dwa plasterki. No, powiem wam, że całkiem fajny ten burgerek. Zaraz będziemy go konsumować. No dobra, mamy to, jest elegancko, już jest całkiem fajnie. Weźmy sobie naszą kapustkę kiszoną i tą kapustkę kiszoną poszarpmy sobie w ręku i połóżmy na ten nasz ser. No właśnie, w ten sposób. Nie za dużo tej kapusty, to jest nie za mało, co by to tak fajnie wyglądało, co by to jeszcze smakowało, żeby nam się to przeżarło. No i co, dawaj baca, boczek. Kiełbaskę.
kiełbaskę, boczunio, ale skwiercy, ale skwiercy! A ma skwiercę. No dobra, mamy to tak ładnie, elegancko. Teraz zabierzmy się za naszą cebulkę. Cebulkę połóżmy na wierzch. No właśnie. Nie no, burgerek mnie już się podoba, bardzo już mi się podoba. Zabieramy się za łychę. Przekładamy na wierzch. A, w ten sposób, ale to jest kurde maszyna. Dawaj jalapeno. Na wierzch, elegancko. Pomidorka. Odrobina soli. Jest? Jest odrobina soli. I teraz ich potrzebuję pieprz świeżo mielony, który zabiorę. I nie tego. A. Beczy. I nasza bułeczka i musztardka. Kajeta musztarda. Kajeta musztarda, którą mi przyniósł palcy. Proszę? I odrobina mustardy. Upsasa! I odrobina mustardy na wierzch. Mamy mustardkę. Mieszamy ładnie, elegancko, w ten sposób. Zamykamy naszego burgera? Nie. Dołożymy mu jeszcze ogórka kiszonego na wierzch. Tak jest. No i czerwonej cebulki. Czerwonej cebulki, ładnie, elegancko, bardzo proszę, do smaku. Cyk. Zamykamy naszego burgera. I co? Bierzemy się za badyl. Ja mogę jakąś deseczkę? Mam tutaj deseczkę, dobra. Bierzemy się za deseczkę w ten sposób. Wyłączymy sobie grilla. Zaraz go ogarniemy. Dobrze. Pomidorek, cyk. Odrobinka. Or, ładnie, cyk. Będzie? Będzie. A teraz ich zdejmijmy to z grilla. Tak to mniej więcej wygląda. Hopsasa! Już mi tu krzyczeli, baca to leci! Baca to leci! Dawaj dechę. Baczowski, suń go tu fajnie, elegancko. O, właśnie. No i pokaż, jak to wyszło. Co to mamy, baca tutaj? Co to tutaj mamy eleganckiego, kochani? Blackstroke Burger, ktoś mi napisał. Ja wam go pokażę jeszcze, jak on tu wygląda. Pozwolę sobie was teraz zdjąć, zdejmę sobie rękawice już. Bo skończyłem bawić się czornym złotem, bo to jest czorne złoto na Śląsku. Tak jest, tak jest, tak jest, tak powiadają. I przywitam się z wami teraz na widok. Normalnie jestem. Hopsasa, witajcie pięknie, kochani. A to co my zrobili, co my stworzyli. I szukamy nazwy teraz, u od was na to. To kończę, bo to źle widać wszystko. Jedziemy z tym. Żużel Burger. No muszę wam powiedzieć, kochani, że Krupniok Burger, no jest tego, widzicie, tego mięsa zem tu naładował dość solidnie, bo ja nie ukrywam, że jest głodny, więc sobie pozwolę zjeść z tym mięsiwem. A człowiek lubi jeść takie rzeczy. Powrót Szczepana oznaczył cię w poście, nie ukrywam, że bardzo mnie cieszy. No dobra. Czarny mocny burger. I tego zjeść i powiem wam, jak smakował. A zresztą chodźcie ze mną, zjemy go razem. Człowiek nie jest taki. Idziemy na zaplecze, chodźcie. Chcecie też? No, oni mówią, że nie. Tu idę go sam. Sam go zjem, wiecie. A mam tu takie zaplecze. A każdy parkuje z przodu. A tu z tyłu też jest parking. Tutaj można sobie wjechać. Pokaż go jeszcze raz, jak to wygląda. No. Ja tam lubię to jalapeno w środku, wiecie? Tego łascypka. No. Czorny baca. Już jeden jest czorny, z czornego Dunajca. Nie, biały. Biały baca i czorny baca z czarnego Dunajca. Kochani, piszcie nazwę na tego burgera. Ja dziękuję serdecznie, że jesteście i na pewno się do was odezwę. Monika Halimio Halimoniuk. Chciałaś zabłysnąć. Życzę ci smacznego odnośnie tego, co napisałaś.
bo to tak dziwnie troskawizm. Niech się darzy, radości, dzięki kochani, że się sam trzymajcie się, hej. Aha, i wrócę do ciebie jeszcze raz, Monika. No zabłysłaś jak ta kupa, trzeba przyznać. Radości, radości, hej. Chopski burger, nie? Chopski, no trzeba było coś dla tych chopów przygotować. Tak jest, ale żużer jest spoko. Trzymajcie się, radości, hej.